Dzisiaj dosłownie coś, co was normalnie, nie wiem, z butów chyba wystrzeli. Serio. Zobaczcie, co my tutaj mamy. To jest Audi R8, V10, 5.2 silnik. Widzicie, że jakoś jeździ tak dziwnie, ma jakieś dziwne koła. Zrobiłem ten samochód na drag. A co jest śmieszniejsze, jak startujemy tym autem, to on staje na tylne koła. Rozwala mnie to. Dzisiaj będzie to nasz dragowy samochód. Normalnie jak grałem pierwszy raz z Paybacka, to nie wybierałem takich dziwnych samochodów na takie dziwne rzeczy. To jest piękne auto. No, w rzeczywistości prezentuje się jeszcze bardziej okazale niż tutaj w grze. To jest fenomenalne auto, naprawdę. I to jest samochód, który ja zawsze wybierałem albo na wyścigi, albo co najwyżej na jakieś pościgi. Nic poza tym. Nie jakieś tam drifty, nie jakieś tam, wiesz, dragi, kurde. Tylko tego typu sprawy. A tym razem zrobiłem sobie Audi R8 pod drag i będziemy ścigać się z diamentowym blokiem. Tak, mój samochód jest stuningowany na, już wam powiem, 304 punkty. To jest, nie wiem, czy mi tyle wystarczy, bo żeby skonfrontować się z diamentowym blokiem, no powinienem mieć 310. Może być ciężko, żeby ich objechać, ale zaryzykuję i spróbuję. Ostatnie dragi były bardzo proste i poszły mi, no można powiedzieć, błyskawicznie, nawet jeśli chodzi o spotkanie z bossem. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Ty zmagasz się z życiem, a my się nim bawimy. Nic nie jest wystarczająco ekscytujące, niebezpieczne, cenne dla nas. Jesteśmy diamentowym blokiem. Nie słyszałeś o nas? Cóż, widocznie nie jesteś milionerem. Spoko, no. Nie każdy musi być. Ty. Co? Cicho. Że... Co? Okej, jeszcze tylnych kołach przez 3 sekundy. Przyjdź do mnie po wyścigu, jeśli przeżyjesz. No to widzimy się po wyścigu. Okej. Dobra, jak ty się... Co ja zrobiłem? Kurde! O, jak to Audi dziwnie startuje! Ono tak jakby się laguje przy tym starcie. A czekaj, może jeszcze go jakoś podgonię. Uuu, tu jaka blokada była. Czekaj, to... Dobra, on niedaleko jest, powinienem jeszcze móc... Nie, tam już jest meta, kurde. Dobra, mamy 3 powtórzenia chyba, nie? Czy ile? Dobra, patrzcie na to. Robię obroty, startuję. I jakby ciężko jest trafić tutaj. Bardzo ciężko jest trafić ten punkt, bo ona tak skacze na początku. Trzymałem się na tylnych kołach przez sekundę 7. Oj, nie wiem, czy to będzie dobre auto dragowe. Kurczę, może być trudno, może być trudno. No jakby problem wcale nie polega na osiągach. Znaczy, osiągi oczywiście nam pomogą, jeśli zaraz zainstalujemy sobie coś lepszego. Tylko problem jest w tym, że to Audi tak na siłę próbuje wstać na te tylne koła przy starcie. Na siłę tak, tak jakby no... Specjalnie zrobili tak, żeby wszystkie auta dragowe stawały na te tylne koła. Po co? Niepotrzebne to jest, nie? I to Audi na pewno nie będzie bić tutaj rekordów, jeśli chodzi o przejazd, na najdłuższy przejazd na tylnych kołach. Odsapniemy sobie trochę od wyścigów i stuningujemy furę. Ciekawe, czy tutaj będzie trochę tych opcji tuningowych. No, to auto aż się prosi, żeby uczestniczyć w takich wyścigach typowo szosowych, a nie dragach, no nie? Zostawię sobie taki przedni zderzak standardowy, bo jest przepiękny. Jak najbardziej. Pyk. Tutaj możemy sobie jeszcze... O, patrz, nie możemy... A nie, możemy dać owiewki, ale takie... A, nie damy ich. Dobra, możemy dać oczywiście poszerzenie. To auto w rzeczywistości jest mega, mega szerokie. I dodanie jeszcze takich nadkoli, to, takich błotników, to jest... Człowieku. Coś niewyobrażalnego, naprawdę. To jest...
nie wiem jak to nawet określić, ale on jest chyba bardziej szeroki niż długi. Nie no, bez przesady, jest po prostu, byłby po prostu kosmiczny w rzeczywistości. Tutaj w grze tego tak nie widać, no bo tutaj cały czas mamy do czynienia z takimi superfurami, no nie? Więc takie Audi no nie robi na nas praktycznie żadnego wrażenia. Natomiast w rzeczywistości mówię wam konkret i chętnie bym pojeździł taką Audicą. Dobra, dajmy sobie, lećmy z tym, dajmy sobie spoiler dragowy, czemu nie, kurde, zawsze próbuję robić te samochody tak, żeby były ładne, to chociaż raz zróbmy tak, żeby były jakieś szalone, nie, coś innego. I patrzcie tu chyba, a nie, można, dobrze, można wymienić sobie końcówki układu wydechowego, już myślałem, fajne, dam sobie coś takiego, szkoda tylko, że dźwięk nam się nie zmienia, no nie, od tych końcówek. Tylny zderzak to już żeśmy sobie wymienili i właściwie na tym nasze możliwości tuningowe się chyba kończą, nic więcej tutaj zrobić nie możemy. Felgi nawet nie wiem czy będę chciał zmieniać, myślę, że tylko zmienię tutaj malowanie i na tym się skończy. Samochód możemy jeszcze bardziej obniżyć, to wygląda po prostu, Jezu! A właśnie, moment, ja miałem jeszcze sprawdzić felgi. Chciałem nie wymieniać, ale jest jedna rzecz. Ja chcę zmienić cal, da się? Da się zrobić większe, żebyśmy nie mieli takich balonów, co chociaż trochę się to, wiesz, ten wygląd zmieni. Trochę się to ulepszy, nie? Opatrz, tu możemy mieć taką jakby nawet wielką felgę. To jest to Audi felga, by the way, zobaczcie sobie, to jest Audicowa felga, bardzo fajnie. Tarcze hamulcowe możemy wymienić, z tyłu też możemy sobie wymienić tę felgę i damy tą standardową od Audi, bo ona ma największy cal, zobaczcie, nie? Tych innych nie można aż tak powiększyć. Dobra, a czy można dać na przykład na oponach... What? Patrzcie na to, tu można całkowicie zmienić kształt opony. Ekstra, dajmy sobie jakieś takie dziwne, a czemu nie, kurde, zawsze się robi jakoś normalnie te samochody, to chociaż raz zróbmy jakieś takie dziwne te tuningi. Tak dla odmiany, nie? Żeby, wiesz, zobaczyć jakie są możliwości tego Need for Speed'a. I zrobiliśmy, na pewno nie poznajecie malowania tego samochodu. To jest malowanie z gry. Podejrzewam, że niektórych z was jeszcze na świecie nie było, kiedy ta gra wychodziła. Ale duża część z was na pewno ją kojarzy. No i góra gotowa, proszę bardzo. O rany, jakie to jest... Och, źle to wygląda, ja wiem. Ale tu chodzi o zrobienie czegoś takiego szalonego, no, żeby zobaczyć na co pozwala nam ten tuning. I zrobiliśmy sobie dragowe Audi. No teraz musimy troszeczkę tutaj z tym tuningiem powariować, bo... Samochód widzieliście, że mocno zostawał z tyłu. Jest problem przy zmianie tych biegów początkowych, dlatego że ciężko jest trafić w idealną zmianę, żeby dostać bonus w postaci nitro. Dostałem teraz informację, że mam dwie dostawy do odebrania. Tu są jakieś pakiety. Jakieś... A ja nie mam tych punktów, nie? Ja nie chcę tego. Dostawy, zobaczcie, mam dwie dostawy do odebrania i tutaj dostajemy dodatek kosmetyczny jakiś, 3 żetony, jakieś nitro i 10 tysięcy gotówki i takie pakiety dostaje się co jakiś czas za jakieś osiągnięcia w rozgrywce. Ja tego nie śledzę specjalnie, bo widzicie, że mam tego wszystkiego dużo i kasy i wiesz, ale musimy sobie furę stuningować, bo co my tu mamy? No mamy kiepskie części, a musimy mieć 310 punktów. Mamy tylko 304, więc wypadałoby coś tutaj ulepszyć i tak ja bym poszedł troszeczkę w moc nitro, może będziemy mieli, nawet będziemy chyba korzystać z tych takich zwykłych, o już mamy zresztą 312 punktów, teoretycznie powinno nam to wystarczyć, żeby pokonać przeciwnika w wyścigu, zobaczmy. Tutaj w szybkim tuningu mamy jeszcze możliwość ustawienia sobie mocy nitra lub czasu działania, zdecydowanie wolę moc. Czułość kierownicy to nas nie interesuje i skupmy się może na przyspieszeniu bardziej, bo ten start w Audi jest taki sobie, a prędkość maksymalna no nie jest nam za bardzo tutaj potrzebna w tym trybie, więc dajmy sobie przyspieszenie i pyk. Jeszcze zauważyłem jedną rzecz, że to Audi bardzo fajnie pierdzi, posłuchajcie sobie. Nie jest tak siarczyście jak w Need for Speed Heat, ale coś się dzieje. Przed chwilą się ścigałem na tym wyścigu, a gościu miał 319 na statystyce, a mi tutaj pokazuje wymagania 310. Rekomendacje. Idziemy robić Audi, bo jest strasznie, powiem wam. Przejechałem kilka próbnych strzałów.
Nie da się, kurczę, gościu na starcie jest już jakieś 100 metrów dalej. Dobra, dam sobie takie części. Mam teraz naprawdę już mocno stunigowaną tą audicę. Problem w tym, że ona jest słaba na te dragi. Po prostu jak ona się na początku podnosi, tak skacze właściwie, nie się podnosi, to jakby ten tył nie jest w stanie rozpędzać tego samochodu. Jakby ten samochód czekał, aż ten przód tak siądzie i dopiero wtedy on zaczyna przyspieszać. Nie? Ale teraz jak sobie porobiliśmy trochę, ja robię ten samochód głównie teraz pod przyspieszenie. Nie pod nitro, nie pod moc nitro, tylko właśnie pod przyspieszenie. Więc teoretycznie powinienem móc zmieniać biegi byle jak i samochód powinien jakoś cisnąć. No już czuję, że jest dużo, dużo szybszy niż to, co było przed chwilą. Ta BN-ka, ta M4-ka, z którą się ścigam tam, jest... mówię wam, zostawiała mnie jakieś 100-200 metrów z tyłu już na samym starcie. Teraz mocno zboostowałem sobie te statystyki. No i powinienem mieć dużo lepszy samochód niż mój konkurent. Ale poziom trudności w tych następnych etapach gry faktycznie się troszeczkę zwiększa. Niezależnie od tego, jak my sobie poziom gry ustawimy tak w ogóle, no nie? Także... trzeba uważać. No zobaczcie, rekomendacje mam 310 punktów. Nie powinienem mieć taki samochód. No i zobaczymy, jak teraz pójdzie. Zobacz, jak mnie zostawia. Ja nie wiem, o co chodzi. Coś nie tak jest, kurczę, z tym Audi chyba, czy coś. Jakby doganiam go dopiero później, nie? Ale start tamten ma jakiś przesad... Co się... Co?! Ej, co zrobił tam ten samochód? Czemu mi zajechał drogę? Ale zobaczcie, 310 było na wymaganiu, 319 ma gościu, nie? Ja mam 357 i na starcie Audi! Napęd na 4 koła, zostaje z tyłu. BMW, napęd tylko na dupę. I leci, wiesz, zostajesz rozgnieciony na samym starcie, nie? Zobacz. Widzisz, co się z tym Audi dzieje? Takie dziwne rzeczy. Przez to, że on tak dziwnie przyspiesza, startuje w ogóle, możliwe, że jest to najgorszy samochód do dragu. Ale opa, teraz ten gość się o to rozwalił. To wygląda na to, że ten samochód jest jakiś oskryptowany. Przynajmniej fajne jest to, że nie za każdym razem, wiesz, tamten gość omija ten samochód. Ale to Audi jest okropne. Okropne jest to Audi na drag. Jesus. Jakiekolwiek. Czemu to tak staje w ogóle na tym starcie? Ja mogę to jakoś. A spróbujmy od zera obrotów ruszyć. Nic. O Boże, to jest jakiś glitch. To nie powinno tak być. Ej. Przynajmniej fajnie skręca, to mu trzeba oddać. I doganiam go tutaj na prostej i może uda mi się wygrać nawet te dragi. Patrz, nawet nie wiem, czego nie wyprzedziłem. O ile go wyprzedziłem? Patrzcie, o jakieś setne ułamki sekund. Bo jest plus 0,0, nie jakiś tam czas. Piernicz, ale ten start okropny jest. Jak to zrobić, żeby było lepiej? Może ustawię sobie skrzynię biegów na prędkość. A ja mam wrażenie, że nie mam w ogóle wpływu na to, czy to Audi stanie na koła, czy nie. No, cokolwiek nie zrobię, nawet jak powoli sobie ruszam, to ono i tak staje na te koła, no. I gdybym go sobie nie przykoksił, tak na maksa tego samochodu, to bym go nie dogonił na tej prostej. Może coś, albo ta BM-ka jest jakoś zbugowana na tym starcie. Ale jest porażka, gościu. Dokładnie o to chodzi. Dobra, wygrałem. Jest coś nie tak z tym Audi. Co, może ja coś źle stunigowałem. Ustawię skrzynię w drugą stronę na prędkość i zobaczymy. Hej, mógłbyś chociaż spróbować znaleźć mniej uczęszczane miejsce? Albo zjadą mi z drogi, albo nie. Można łatwiej ryzykować życiem. O, Tyler Morgan. Długo nie pociągniesz. Nazywam się Mitko Wasilie. Pokaż, co potrafisz, zanim będziesz się ścigać z diamentowym blokiem. Czeka cię próba czasowa. Wygraj ją, albo nie. Co mnie to? Okej.
Tym razem tylko ja i droga, ale nie mogę odpuszczać. Okej, nie mamy dragu. Co za... To jest takie sztuczne, to Audi za każdym razem staje na te koła. Jakbyś nawet wolniutko przyspieszał, to ono i tak będzie ci stawać na te koła. To jest takie... Dobra, jedziemy samochodem dragowym na krętych drogach i powiem wam, że tutaj Audi naprawdę wypada bardzo fajnie. Spoko skręca jak na samochód dragowy. No, wiadomo, że to nie będzie wyścigówka czy coś, ale generalnie nie jest źle, no. Skręcać skręca. W jednej grze, jak się zrobiło samochód dragowy, a tak, w The Crew 2, jak się zrobi samochód dragowy, to naprawdę ciężko nim jechać jest na zakrętach i skręcać w ogóle. A tutaj jest dużo lepiej. Pod tym względem da się nawet normalnie w miarę sobie cisnąć. No i mamy tutaj mocne nitro oczywiście, nie? Które jest używane, które jest jakby dodawane nam za każdym razem, kiedy idealnie zmienimy sobie bieg. O, lampa, znaczy słup. Jezu, jaki... Kurde, czemu mnie tutaj tak wysprzęgliło? Start jest okropny. Nie wiem, nie mam pomysłu jak to teraz, jak temu zaradzić. Szkoda, że nie prowadzę teraz live'a z tej gry. Może byśmy coś razem wygłówkowali, jak to zniwelować troszeczkę, żeby to Audi tak nie stawało na te tylne koła. Chociaż to nie dość, że wygląda źle, to jeszcze mało daje, no. Nic nie daje, tylko psuje. Jak temu zaradzić? Czy jest to w ogóle możliwe? Chyba tylko zmienić furę, no nie? Nie widzę innego pomysłu na to. Jakie obdarte już w ogóle. Muszę się trochę sprężyć, bo tam miałem tą dziwną kraksę, jakby nie mogłem wykręcić. Ale chyba na tym polega wyzwanie, nie? Żeby jakoś poradzić sobie tym słabo skrętnym samochodem na zakrętach. Stosunkowo słabo skrętny. Mamy jeszcze 5 km do mety. Wiecie co, serio mam ochotę zamienić ten samochód na jakiś inny. Kupić jakiś inny samochód, taki typowy dragowiec, i zniszczyć ich wszystkich, tych zarozumialców, no. Bo to Audi jest kiepskie. Ale zobaczymy na następny drag, bo może to BMW było takie kozackie, że ono na tym starcie robiło furorę i zostawiało wszystko z tyłu. Może okazać się, że następne dragi będą jakieś takie łatwiejsze i łatwiej się będzie ich pokonywać, tych, wiesz, przeciwników, nie? Może to tylko jeden taki wyścig był. I pyk, udało się ukończyć, chociaż nie było łatwo. Musiałem raz powtórzyć wyścig. Było dosyć trudno tym dragowcom niekiedy się zmieścić, jak widzieliście. Było kilka kraks, ale po powtórce udało mi się ładnie przejechać. No i co oni na to? Słuchaj, gościu, myślisz, że jesteście tacy szaleni, ale to tylko uliczna liga z Silver Rock. Nie ma w was nic szczególnego. A, obelgi klasy średniej. Może ścigamy się w Silver Rock, ale jesteśmy w zupełnie innym systemie kastowym niż uliczne ścierwo w tym mieście. To uliczne ścierwo zrobi z was marmoladę. I tak ze mną przegracie. A potem wasi kumple z familii przegrają w gonitwie banitów. Dlaczego sądzisz, że obchodzi mnie ten śmieszny wyścig? Brawo, Tyler Morgan. Ciekawe. To jest jakiś Rosjanin chyba, no nie? W ogóle zauważyłem jedną rzecz, jak sobie jeżdżę na automacie i Audi startuje tak o... O nie, właśnie zauważyłem coś bardzo złego, nie wiem czy to widzicie. Zwróćcie teraz uwagę na tylne koło, czy wy to widzicie? Czy możecie sobie jakoś powiększyć obraz? Jeśli nie, spróbuję to aparatem uchwycić. Patrzcie, jest, widać to, widzicie? Widzicie to? O nie! O nie! Popsu... I z przodu też! Opona jest jakby w negatywie albo coś, nie wiem. Opona za bardzo odstaje od koła. O nie! Ale tak to jest, jak się wybiera jakieś dziwne samochody do robienia dziwnych rzeczy. Tutaj też nie będziemy mieli chyba draga, tylko będziemy mieli reakcję łańcuchową. Będziemy mieli chyba też próbę czasową albo coś takiego. I zanim się z tym Wasilim ścigniemy, to będziemy musieli chyba tych prób czasowych trochę przejechać. To jest dziwne, no bo raczej spodziewałbym się tych dragów i... Z jednej strony się cieszę, bo nie będę musiał się tym samochodem ścigać na dragach, a z drugiej strony, no, chciałbym jednak się spróbować trudnym samochodem przejechać trudne dragi. Jedna rzecz właśnie, bo nie powiedziałem wam. Jak mam ten samochód na automacie, to on dosyć fajnie sobie startuje. Zobaczcie, staje na te tylne koła.
nie? Ale jakoś tam jedzie, no nie jest to poziom BMW M4, jak BMW M4 zamiast stawać na koła, to ona poszła już w ciul, nie? Już jej nie widać. Audi zanim stanie na koła, zanim jeszcze opadnie, no to minie trochę czasu, za dużo. Samochodów, więcej zakrętów, więcej wniesień. Nadążaj. O, a to jednak będzie drag, dobra, dobra, zobaczymy. Camaro. Nie no, nie ma porównania, kurde. Wszystko zostawia z tyłu tą Audicę. Audica jedynie nadrabia prędkością później, nie? Przyspieszeniem później, o, jakby powyżej tam 200 km na godzinę, ale start jest okropny, to takie stawanie na te tylne koła strasznie spowalnia, jakby cały ten start, nie? Ale generalnie potem samochód robi robotę. No, jest znacznie lepszy od Camaro, zobaczcie, 365 kontra 339, jakbym miał troszeczkę tylko gorszy samochód, nie dogoniłbym tego Camarosa, nie ma opcji. Okropne to jest, kurde, najgorszy dragowiec, jaki chyba miałem. Ale później zobacz, później sobie ładnie jedzie, nie? I cyk, no wiesz, tak ulepszony samochód to dziwne, jakby nie jeździł szybko później. Ładnie, ładnie, daje radę. Zostawił tego Camarosa nieźle z tyłu. Kolejny wyścig od razu, na nic nie muszę czekać. A na tylnych kołach przez 4 sekundy? Oj, może być ciężko. Jak lubisz ruchu niższy, Tyler, więc przejedziemy przez czteropasmową autostradę. Okej. A tamten w ogóle staje na te tylne koła. Ty, wiem co możemy zrobić, weźmy sobie samochód przednionapędowy. I może on nie będzie na te przednie koła, tylne koła tak stawał. Ojej, ale tego już nie dogonię chyba. No to jest start Audi, ja nie wiem jak to zrobić, żeby tutaj cisnąć. Kurde. Ej, ja nie wiem co robię źle. Przegrałem z tamtym gościem w ogóle, ale jakbym nie ruszył, to on zawsze na te przednie, na te tylne koła będzie stawał. Nawet jak powoli ruszam, to, to Audi i tak ma swoje do odstania, no. Podczas gdy widzę BMW M5, wielka krowa też, ciężka, zostawia mnie z tyłu jak chce. Audi R8, napęd na 4 koła, quattro, gościu. To na dragu powinno wymiatać. Teraz sobie ustawiłem w dodatku skrzynię biegów na prędkość maksymalną i też to nic nie daje. Dalej ruszam i ten samochód jakby strasznie zwalnia w momencie, kiedy staje na te tylne koła. To jest okropne, tak jakby moc była rozłożona na przód i na tył, a w momencie, kiedy ten przód się podnosi, to jest jakby 50% mocy tylko. Dziwne uczucie, naprawdę. Ciekawe jakby było, jakbym na przykład zrobił Lamborghini Huracana, który jest bliźniaczym samochodem dla Audi R8. Czy też by robił takie chocki klocki, nie? Żeby stawał na ten tył. Aż z ciekawości to chyba sprawdzę. Aj, choroba, Huracana mam zablokowanego. Ciekawe, czy by było tak samo z nim. Zastanawiam się właśnie, czy nie wybrać jakiegoś samochodu z napędem na przód i nie porobić ich wszystkich, albo z, nie wiem, z napędem na tył. Nawet nie takiego typowego dragowca, ale coś, co po prostu poleci lepiej. Straszne to jest uczucie. Tu też mamy napęd na 4 koła. Tu mamy GTR-a. Tu nawet nie można wybrać samochodu z napędem na przód. Albo na 4 koła napęd, albo na tył. Pamiętam, że ten Lotus fajnie się spisywał, ale on tam w niższych klasach dobrze latał, nie? A tutaj... No już bym chciał mieć coś, kurczę, lepszego. Zastanawiam się nad tą Porsche'ową. Muszę zmienić to Audi, bo tym się, kurde, nie da jeździć. Ono już jest prawie wymaksowane w tej klasie, a ten start jest okropny. Czy bym jechał nawet na automacie, czy bez automatu, no po prostu się nie da. Może Vipera? Dobra, słuchajcie, Vipera byle jak zrobiłem. Mamy tutaj 328 punktów, tam miałem 360 coś, nie? Inna gadka jest zupełnie, on nie staje tak na te koła, a to Audi jakby strasznie zwalniało, nie? O,
Viper jest takim samochodem już chyba typowo dragowym. I zobaczę, jak tu mi pójdzie. 328 punktów, tu mamy 340 wymaganie. I zaryzykuję, spróbuję. Może jakimś cudem się uda. Nawet nie będę robił tuningu wizualnego, nic. I patrzcie teraz. Zała. Wtedy Audi też pokonało, ale dopiero, wiesz, na starcie tam do Camaro mi bardzo stawało, nie? A tutaj zobacz, co się dzieje z Viperem. Na starcie dużo lepiej, ale weźcie sobie pod uwagę to. 328 punktów, a tam miałem 360 ponad. To jest ta różnica, nie? Audi, kurde, dało dupy totalnie, jeśli chodzi o jazdę w dragu. Ten start jakoś, albo auto popsute jest do tego dragu, tak zrobili twórcy, albo coś. Nie wiem, ale tak nie powinno być. Przecież widzieliście, jak ona tak pum do góry skacze. Piszcie, co myślicie o tym, piszcie w komentarzach, co o tym myślicie. No dla mnie mega dziwna sprawa, ale decydujący pojedynek będzie dopiero teraz. Sprawdźmy to. 4 sekundy na tylnych kołach. Może być ciężko, bo ten samochód nie utrzymuje się tak długo na tych tylnych kołach. Dobra. Zobacz. Dużo gorszy w statystykach samochód, nie? Dużo gorsze części. I zobacz, jak robi. Jaka różnica ogromna, nie? I nawet niższą statystykę mam niż tę BMW. A jaka jest różnica w ogóle w pojedynkach? Nie mogłem, po prostu nie mogłem z tamtym Audi. Tutaj na równi, nie? Kurde. Właśnie tak. Ja pierdzielę. To jest naprawdę, trzeba odpowiednie samochody tutaj wybierać. Samochody mają znaczenie w paybacku. Misja wykonana, proszę bardzo. Nie spodziewałem się tego, że Audi będzie aż tak słabe. Tak dużo słabsze od Vipera. Słuchajcie. Kolejny z ekipy wyeliminowany, kolejny krok do gonitwy. Po co tracić czas? Dajcie mi przepustkę do niej. Tyler Morgan, gardzę tobą i twoimi parszywymi kumplami. Najchętniej wymazałbym was z mapy. No to spróbuj. Dalej, Wasiliew. Jak jesteś taki niebezpieczny, czemu sam nie dokończysz? Właśnie. Niebezpieczeństw. Proszę bardzo, niech będzie niebezpiecznie. Spotkajmy się na wschodniej pustyni. Czeka nas prawdziwy wyścig. A to nie jest czasem ten podstęp? Nie, to jeszcze nie jest ten podstęp tutaj. Czy ja tego czasami nie robiłem? Tak mi się, już nie wiem, pieprzy trochę w głowie. Także co, Audi totalny nie wypał. Nawet podejrzewam, że nawet jakbym Audi zrobił na maksa ulepszone, czyli na 399 punktów, i tak ciężko byłoby nim wygrywać. Dlatego, że coś jest nie tak z tym startem i nawet podejrzewam, że to nie jest dlatego, że to Audi jest słabe, bo ono pewnie jest dobre na przykład jako samochód taki wyścigowy, tylko mi się wydaje, że coś twórcy popieprzyli z tym, że ono musi jakby za wszelką cenę stanąć na tych tylnych kołach, cokolwiek byś nie robił, musi na tych tylnych kołach stanąć, nie? Takie trochę bez sensu, żeby tak no na siłę dawać do każdego samochodu, to Audi by perfekcyjnie ruszało, wiesz, jak strzała, gdyby nie narzucili jej takiego czegoś, wiesz, tak sztucznie, nie, że ono ma na te koła stawać. Ale wiesz, tu chodzi o to troszeczkę, że mamy w wyścigach wyzwanie takie, żeby jechać przez na przykład 3 sekundy na tylnych kołach, albo żeby stanąć dwa razy na tych tylnych kołach, nie? Jeśli tego nie wykonamy, no to nie dostaniemy, bo bonusów w postaci kasy z zakładów. I myślę, że tutaj o to chodziło, żeby sprawić, żeby każdy samochód na drag stawał na te tylne koła. I to strasznie dużo psuje, szczególnie w Audi. Nie wiem, jak jest w innych samochodach z napędem na 4 koła.
Tu była tragedia. Już do tego samochodu na pewno nie wrócę, jeśli chodzi o tryb drag. Ja jestem absolutnym fanem Audi R8. Jest to fantastyczny samochód. Taka ciekawostka dla was. Wersje pierwsze Audi R8 z silnikiem V8 można na rynku wtórnym dostać stosunkowo niedrogo, w okolicach 120 tysięcy złotych. Nie euro, nie dolarów, tylko złotych. Za 128 tysięcy około można dostać nawet jakiś tam model używany. A oczywiście by trzeba było przy tym samochodzie sporo pogrzebać, dużo rzeczy powymieniać, zwłaszcza jeśli to jest samochód ze skrzynią manualną, no to oczywiście sprzęgło do wymiany, a to nie jest takie zwykłe sprzęgło jak w jakimś dieslu, Passacie czy coś. Tam już jest dużo większy koszt wymiany tego, więc z tym trzeba się liczyć, ale generalnie można taki samochód dostać, a to już moim zdaniem jest coś z rodziny takich super samochodów. Wiesz, spotkać coś takiego na drodze, ekstra, naprawdę samochód robi wrażenie nieprawdopodobne w rzeczywistości. Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku, mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Trzymajcie się, na razie, hejas!